Witam serdecznie, Mateuszu. Świetnie, że jesteś baranem, a twoja żona rakiem. I zgadzam się, że możecie być wspaniałą parą. Ale nie połączyły was znaki, tylko połączyły was planety. Nie mam waszych danych. Wiesz, ja też nie będę tego pokazywał na forum, jak to się robi, ale konkretnie planety łączą, a nie znaki. O znakach to sobie możemy opowiadać, bo tak jest, bo jest archetyp i na przykład baran waga to jest najlepszy. Ale nieprawda, możesz trafić na takie wagi, że nigdy w życiu. Teraz ty masz tak zbudowany kosmogram, że będziesz przyciągać się raczej. Może tak być. Przecież weź zwróć uwagę, że wśród baranów, na przykład twoich znajomych, mogą być osoby, które mają wyłącznie tylko byki. Więc masz kolegę, przypuszczam barana, bierzemy jako kolegę, nie koleżankę, tylko kolegę. Będzie mi lepiej. Jeden kolega baran ma koleżankę byka. Świetna para, fantastyczny morzec. Następnie. Baran w skorpie. Fantastyczny ogon. Czy może być? Oczywiście, że tak. Tylko wyższa oktawa Pluton, spokojnie, związek. Następnie też bardzo często bywa baran ryby. Pływają takie związki. On jest baran, ma rybę. Bardzo mu się podoba. Jak moja koleżanka powiedziała kiedyś do mnie, bo ma seksualne nogi, takie lekko zigzagowe, krzywe. I to dlatego to ponoć niektórych mężczyzn pociąga. No i okej. Jak ta koleżanka powiedziała na bezce prostowane, za daleko powiedziałam. Cofam. Dobrze. Ja pokazałem gest Kozakiewicza. Tylko twarz. Może przejdzie do historii. Potem następnie. Nie, słuchaj, nie ma tak. No. A w rzeczywistości archetyp baran, waga jest najczęściej spotykanym związkiem pomiędzy baranem a wagą. Czy to jest prawda? Tak. Ale pomiędzy baranem a koziorożcem rzadko znajdziesz już taką parę. Szybciej z rakiem. A dlaczego? Bo jest pierwszy. I koziorożce są bardziej rygorystyczne, a barany wyjątkowo nie lubią tej kolorystyki. I słuchaj, to jest tak, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że mogło się tak stać, że ty jako swój zodiakalny baran możesz mieć charakterystykę właśnie koziorożca i wówczas po prostu masz słońce na 40 roku. Eos buduje cię zupełnie inaczej. Albo masz duadę koziorożca. Tak się zastanawiam, który to będzie kwietnia. Dziś koło 17 kwietnia. Tak podejrzewam. Nie chce mi się tak teraz liczyć. Szybciutko, ale to będzie gdzieś tak, nawet nie, troszeczkę wcześniej. 15. Ten między 15 a 17 kwietnia. Na przykład. I już. Wiele czynników jest, które pokazało by, że taka osoba. Ale wiesz, trudno na blogu takie rzeczy opowiadać, bo to też jest rocznikowo, to też jest... Ajajajaj. Wiesz, tutaj jest tak, w astrologii jest też tak, że na przykład twoja partnerka
miał tak ustawioną pewną planetę, że od razu ugiełć się mogli. No i co wtedy? Powaliła cię na ziemię i powiedziała, jesteś mój. I to na tyle. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o Słowie. Nietypowy spokój, bo na ogień tych nie. Cześć.